Kitulki, kto to tak dupki wygrzewa na słoneczku? Arni, cieplutko jest, powiedz tak. Końcu słoneczko wyszło, tak? Parszywku. Ojej, ale fajnie. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że słoneczko w końcu świeci, tak. Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam serdecznie do oglądania. Tak się prezentuje wszystko, co zakupiłam dzisiaj w Biedronce. A zacznę od pokazania Wam sushi. Jest to sushi gotowe z Biedronki. Możemy je dostać w Netto, możemy dostać w Carrefourze, w zasadzie w każdym supermarkecie. No ja wiem, że to nie jest to, co z restauracji, ale tam od czasu do czasu już można je zjeść bez przesady. Jest naprawdę dobre i ja od czasu do czasu je kupuję. W zestawie mamy pałeczki, sos sojowy, imbir i pasty wasabi. Dalej, co my tu mamy? Chlebek 7 ziaren, mleko 3-2 do kawy, pieczarki, które posłużą mi do pizzy. Tutaj mamy proteinowe puddingi i ten jest o smaku białej czekolady razy 2. Następnie jest jogurt kokosowy, również proteinowy. I co my tu mamy? Borówki chyba, tak? Chyba borówki. I tu widzicie, jest bez cukru i bez glutenu. Nie zawiera glutenu. Wydaje mi ten jogurt. A pudding na puddingu. Tutaj za bardzo nic, bez dodatku cukrów. Smak białej czekolady. 48% energii z białka. Białko 20 gram. I one są naprawdę fajne. Tych czekoladowych moich ulubionych już nie było oczywiście wykupione. Ale tych jeszcze nie próbowałam, tej białej czekolady. Także zobaczymy, co to jest. Tutaj mamy musztardę, sos czosnkowy z Madero. Tutaj złapałam na promocji, bo jest jeszcze data, bodajże chyba 2 dni. Szynkę konserwową, która posłuży mi do pizzy. Potnę ją w takie cienkie paseczki i będzie jako dodatek do pizzy. To tak, to jest do pizzy i tutaj te pieczarki są do pizzy. Tutaj mam spód gotowy. Ja go czasami kupuję. Całkiem spoko jest. Tutaj jest ser. Takie wiórki również do pizzy. I dalej co mamy? Aha, tutaj te jajeczka bio. One są naprawdę znakomite. Słuchajcie, tu jest tylko 9 sztuk w zasadzie. No, tam o jedno mniej. Ale one... W smaku naprawdę można je porównać do takich jajeczek, wiecie, kupionych od sąsiadki, która chowa naprawdę kurki, które tam szczęśliwe są i biegają sobie. Naprawdę rewelacyjne jajeczka. Chyba najlepsze z tych wszystkich bio i wolnego wybiegu to są właśnie te. I jeszcze od Zielononóżek kupuję też bardzo często. Następnie mamy makarony. Tutaj mamy penne i tagliatelle. Też była fajna promka, bo kupując 2 makarony, trzeci był gratis. Tu wziąłem na spróbowanie puszkę dla kotów. Bogata w indyka. Także zobaczymy. Dobry wzrok, lśniąca sierść. Zobaczymy, czy tym moim wybrednym kotkom spodoba się ta karma, czy im zasmakuje. Dobra, tutaj serek pokazałam. Następnie mam taki duży słój, 835 gram oliwek. Są to zielone oliwki, drylowane z czosnkiem i papryką. Następnie mamy tutaj 2 masełka i one również było w promocji, bo i tak było tanie, bo jedno chyba 3,99, a drugie 84% taniej, z kartą oczywiście moja Biedronka lub aplikacją. Tutaj mam ser sałatkowy do sałatek i tutaj camembert. Widać? Widać, ale słoneczko dzisiaj świeci, słuchajcie, jest tak pięknie. Tak pięknie, już po prostu poczułam tą wiosnę.
I spójrzcie, co ja tu mam. Prześliczna doniczka, a w środku trzy krokusy. Jaki kolor? Nie wiadomo, bo nie jest napisane, ale jaki by nie był, to i tak będzie piękny. Także no, śliczne, po prostu te kwiatki śliczne są, ja kocham kwiaty. Dobra, następnie mamy siatkę tutaj, awokado, ja się boję, żeby nie prześwietlało to słoneczko dzisiejsze mi tutaj. Mam nadzieję, że, że się nie prześwietli. I tutaj mamy awokado w siatce i są tutaj raz, dwa, trzy, pięć, pięć awokado. Następnie papryczka chili. I ona jest na sztuki i jedna kosztuje 99 groszy. Tak, 99 groszy. Dobra, sałek pokazany. I co my tu jeszcze mamy? Awokado na sztuki. I to już jest takie bardzo dojrzałe. Takie na, akurat na teraz. Bo te w siatce, kochane moje, to musi sobie jeszcze parę dni poleżeć. Przepraszam. Ale również było promocji. I co tu jeszcze mamy? Trzy cebulki czerwone i gorgonzole, serek do sałatki, czy tam na chlebek. Także tak, kochani, prezentują się moje zakupy dzisiejsze z Biedronki. I za wszystko zapłaciłam 174 zł i 53 grosze. Czy to mało, czy to dużo na te czasy? Zostawmy bez odpowiedzi. Na patelni rozpuszczam masełko z odrobiną miodu i będę na tym karmelizować gruszki, bo dzisiaj mam ochotę taką sałatkę, wiecie, taką ostro słodką, gruszki, sałata i orzechy oraz odrobina sera pleśniowego. Do gruszki dodałam jeszcze odrobinkę papryczki, takiej ostrej, peperoni. Moi kochani, ja zapraszam Was jeszcze tak szybciutko na taki króciutki przegląd nowości wiosennych oraz nowości wielkanocnych w Sinsay. Zapraszam do oglądania.